Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze lotów FlightGear. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie polowanie na ptaki, ale nie będziemy myśliwymi, po prostu chcę wam pokazać, że we FlightGear po niebie latają ptaki i to jest dla mnie, no mogę powiedzieć, odkrycie, bo to jest stary feature, bo feature ten został dodany w 2016 roku, a ja o nim nie wiedziałem i dopiero właśnie niedawno to odkryłem. Więc zobaczmy sobie, jak je znaleźć. Tutaj ptaki są umiejscowione w trzech masach lądowych w Europie Południowej, na Bermudach i na Karaibach. Niestety nie wiem dokładnie w których miejscach, ale zlokalizowałem jedno miejsce w Hiszpanii Południowej. I właśnie zobaczmy sobie to miejsce. Jeśli chodzi o lokalizację, najlepiej wybrać lotnisko Limo Echo Romeo Sierra. Tak się prezentuje to lotnisko i po starcie polecimy sobie na południe i gdzieś tutaj na południu od tego lotniska powinniśmy zlokalizować raz, że wesołe miasteczko i niedaleko tego wesołego miasteczka powinno latać sobie stado ptaków. Dajmy jeszcze środowisko. Dobrze, może niech będzie ranek. No i dajmy, lećmy. I jesteśmy w symulatorze. Ja tutaj na szybko uruchomię silnik autostartem. Press S. Trochę ciągu jeszcze trzeba by było dodać. OK. Jeszcze nie, jeszcze się nie toczymy. Dobra, tu mi radio pika. Zmieńmy częstotliwość. Nie wiem, jak tu się audio wyłącza, ale dobra, chyba już przestało pikać. I tak, jeżeli chodzi jeszcze o ptaki, to ważne są opcje, jakie mamy renderowania wybrane. Musimy mieć włączony ALS, czyli atmosferyczne rozpraszanie światła. Tak, to jest wymagane i musimy mieć włączone losowe obiekty scenerii, tak, ustawione na Enabled. Tutaj w języku polskim mam na tak. No, bez tego ptaki w ogóle nam się nie pojawią w scenerii po prostu. Więc tak, upewniamy się, że takie ustawienia mamy. Jeszcze tu sobie heading buga ustawię, bo też włączę sobie później autopilota. Dobrze, wystartujmy. Hamulec Shift B zwolniony. Page up, pełny ciąg. I startujemy. I też nie należy się za bardzo mocno wzbijać, bo te ptaki są może na około 800 stóp tak zlokalizowane, więc na takiej wysokości, więc tak nie należy też latać wysoko. Ależ tu dymi. Dobrze, lecimy. Z tego co kojarzę, ten samolot nie ma chowanego podwozia, zgadza się. Dobrze, ja tu może odetnę lekko ciąg, żeby też nie szaleć z mocą i się nie wzbijać za mocno. I wykręćmy sobie w lewo. Może jak dołożę trochę mocy. Okej, tu po lewo mam port. Muszę zlokalizować wesołe miasteczko, ale gdzieś prawdopodobnie będzie przede mną. Dobrze, stawię sobie może autopilota, żebym trzymał kurs. I szukamy stado ptaków. Okej, może też nie trzyma już prędkość pionową. No, jest przede mną tutaj wesołe miasteczko. Gdzieś w tym rejonie powinno być właśnie stado ptaków. Na razie jeszcze nic nie widzę. O, są. Tak, tutaj już widać. Wykręćmy tam. Wykręćmy. Tak, tu jest wesołe miasteczko.
chyba trzeba będzie mocno wykręcić. Może na razie zdejmę autopilota i wykręcę ręcznie. O, są, tak, są przede mną. Jest to do ptaków. No i te ptaki rzeczywiście mają w sobie też jakąś tam animację. To jest efekt shadera. Możemy w to wlecieć i tu raczej nic złego nas nie spotka. Samolotu nie uszkodzimy, bo to jest po prostu taki efekt shadera tylko. Ten efekt składa się, jak widziałem, z czterech klatek animacji, żeby te ptaki mają pewną tam animację swoją. Po prostu machania skrzydłami. No można też sobie UFO wziąć, czy też może helikopter, żeby zawisnąć w powietrzu przy tym, tak, przy tym stadzie ptaków i się bardziej im przyjrzeć. Ja może postaram się podlecieć i dać pauzę. Tylko zgubiłem teraz je. A tak, są przede mną. Tak, widać, że jest animacja. Dajmy pauzę. No i te ptaki w zasadzie no, lecą donikąd, też można powiedzieć. One się przesuwają, ale w zasadzie te stado stoi w miejscu i leci donikąd. One po prostu gdzieś tam w przestrzeni znikają. Jak można, no ja tutaj no, dałem pauzę, ale jakbyśmy byli na przykład UFO, tak, to moglibyśmy zawisnąć koło tego stada ptaków i można by zobaczyć animację, jak ona wygląda. No ale dla mnie bardzo ciekawy feature i też odkrywczy. Może ktoś z was już o tym wiedział, no ale dla mnie jest to, no, można powiedzieć, nowość i odkrycie. Także chciałem wam to pokazać. Także to tyle na ten odcinek. Życzę udanego polowania na ptaki. Do następnego razu. Cześć wam.